26 dzień naszych rozważań adwentowych związanych z Ewangelią świętego Marka. 24 dzień grudnia, Wigilia uroczystości Bożego Narodzenia. Tak wiele jeszcze innych moglibyśmy naszych osobistych, naszych wspólnot, naszych narodowych tajemnic wpisać w ten dzisiejszy dzień i je nazwać. Ale stajemy razem ze świętym Markiem tego 26 dnia naszych rozważań wobec ostatnich jego słów z 16 rozdziału, z tych wierszy od 15 do 20. Kiedy Marek nawiązuje i przypomina, że Chrystus, ten zmartwychwstały, kiedy już przyszedł do wieczernika, kiedy już wypomniał brak wiary, nieraz mu się to zdarzyło według świętego Marka. Zaczyna właśnie w takich okolicznościach mówić do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Potem mówi o znakach, które będą towarzyszyły. Wyjątkowe znaki. Potem Marek opisuje wniebowstąpienie Pana Jezusa. I potem z całą mocą zaznacza, że oni poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Tak jak żeśmy rozważali w ostatnich dniach tajemnicę Boga, który jest mocą wiary, który jest źródłem nadziei, tak dzisiaj nie sposób nie odwołać się do finalnego, bożonarodzeniowego już określenia. Bóg, który objawia miłość. On przyszedł. I to jest wyjątkowa tajemnica związana z Bożym Narodzeniem. Może tak szczególnie bliska, bo tak odnosząca się do bliskich, ludzkich momentów, doświadczeń. Jest nowonarodzone dziecko. Jest tajemnica życia. Jest tajemnica macierzyństwa, bo jest matka. Jest tajemnica rodziny, w tym wypadku świętej rodziny i opiekun święty Józef. Jest tajemnica tych wszystkich, którzy będziemy to rozważali w tych kolejnych dniach, którzy przychodzili, którzy potrafili dotrzeć. Oczywiście cały okres Bożego Narodzenia będzie prowadził nas przez świętą rodzinę, przez Bożą Rodzicielkę, przez chrzest Pana Jezusa do objawienia. To jest przecież ten wyjątkowy moment, który nam uświadamia, że przecież my tym żyjemy. Że nawet właśnie, kiedy sobie to przypominamy, że Pan Jezus to zostawił i powiedział: idźcie na cały świat i głoście wszelkiemu stworzeniu. To jest ta misja, którą my dzisiaj otrzymujemy. Na tym całym świecie jesteśmy my. Tym całym światem jest ten fragment świata, w którym my jesteśmy, nasz świat. Tym całym stworzeniem są ci, którzy są wokół nas. Jakże to zrobić? W jaki sposób to przeżyć? W jaki sposób to wyrazić? Przede wszystkim musimy pamiętać i musimy wierzyć właśnie w to, że skoro Chrystus nas posyła, to jednocześnie mówi, że będzie wspierał. Bo tej nauce, temu dziełu będą towarzyszyły znaki, a Święty Marek to zapisał, współdziałał z nimi. Niech to będzie to słowo i to przesłanie i to moje finalne adwentowe życzenie w ten ostatni dzień Wigilii. On współdziała. Rozważaliśmy różne tajemnice z Ewangelii świętego Marka, ale niesiemy też w sobie wiele tajemnic Adwentu. Jak Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują, którzy Mu wierzą, którzy w Nim pokładają nadzieję. A kiedy współdziała, to przez nich objawia siebie, objawia miłość. Święty Marek kończy w taki sposób właśnie tę Ewangelię. Zaczyna ją od stwierdzenia: Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. A teraz mamy iść i mówić, to jest
ktoś, kogo ja przyjąłem. To jest mój Pan, to jest Mesjasz, to jest mój Król. To jest ten, który daje mi życie. To jest ten, który sprawia, że ja chcę z Nim złączyć moje życie. Życzę Wam, moi drodzy, aby ten dzień wigilijny, ten wieczór, ta noc, święta noc, była cichością w tym rozumieniu, że rzeczywiście Bóg, przemawiając do waszych serc, będzie przez was usłyszany. Niech to będzie święta noc, dająca tą wyjątkową radość i nadzieję, że to jest głos u Boga, to jest tajemnica Boga, to jest ten wyjątkowy dar życia od Boga. Niech to będzie również i to zaproszenie, abyśmy mieli to przekonanie, że przyjmując to, chcemy tym żyć. Nie musimy w punkcie wyjścia chodzić gdzieś daleko. Ten świat, jak już zaznaczyłem, jest wokół nas. My jesteśmy w tym świecie. Bądźmy tymi, którzy rzeczywiście wniosą to, co jest darem Boga i Jego życia i to świadectwo, że Jego dzieło trwa, Jego miłość się objawia i ona naprawdę przemienia człowieka.